Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji pod tytułem Valentor. W poprzednim odcinku dotarliśmy na farmę... Jak on się nazywał? Wilhelmusa. Dotarliśmy na farmę właśnie Wilhelmusa. I zaczęliśmy sobie tutaj wykonywać trochę zadań. Jeszcze tak naprawdę ze wszystkimi nie rozmawialiśmy, więc zaraz to zrobimy. Ale dobrze by było w sumie na początku, myślę, że się przespać. Bo robi się ciemno. W sumie tutaj też będzie trzeba chyba z tymi sobie coś pogadać, bo coś tu się dzieje. W ogóle Siegfried to jest nazwisko, które się pojawiało na tym cmentarzu, na którym byliśmy w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętam. Także zobaczymy, co możemy od razu tutaj pogadać. Du siehst besorgt aus. Das bin ich auch. Mein Mann ist schwer krank und es ist keine Besserung in Sicht. Ich fürchte, dass er bald sterben wird, wenn ihm niemand hilft. Vielleicht kann ich ihm da helfen. Das ist lieb von dir, Jungchen. Aber ich fürchte, du kannst da nicht viel machen. Aber vielleicht findest du ja noch jemanden, der uns helfen kann. Tak pomyślałem o magu z miasta. Ogólnie to, jeżeli chodzi o tą muzę, no mam wrażenie, że jest trochę zbyt głośno. Że to jest nowa muza, a jak leci jakaś taka inna ze zwykłego gotika, to wtedy jest trochę cichsza. I kurde, no nic za bardzo nie zrobię z tym. Chyba że aż tak to faktycznie nie jest bardzo odczuwalne na filmie, nie wiem. I pomyślałem właśnie o tym magu, który jest w mieście, który nam pomógł, albo po prostu o magu z miasta portowego. Zobaczymy, będzie można zapytać, może faktycznie to będzie odpowiednia osoba. Hast du hier das sagen? Das will ich meinen. Zumindest so lange, bis Siegfried wieder gesund ist. Wenn du gekommen bist, um zu helfen, sollst du mir willkommen sein. Wenn nicht, kannst du dich gleich wieder vom Acker machen. Bist du immer so nett zu anderen? Nein, aber ich hasse es, wenn die Leute ihrer Arbeit nicht nachkommen. Zwei der Knechte hier nehmen mich nicht für voll und machen, was sie wollen. Da wären zum einen Gregor, dieses faule Stück von einem Landarbeiter. Und zum anderen Matis, der wohl unfähigste Wächter, den diese Insel jemals gesehen hat. Was hast du für ein Problem mit Gregor? Der Kerl weigert sich, wieder an die Arbeit zu gehen und sitzt den ganzen Tag faul herum. Er ist dumm wie ein Esel, aber leider auch stark wie ein Bär. Ansonsten hätte ich ihn schon längst wieder aufs Feld geprügelt. Ich könnte mich um dein Problem mit Gregor kümmern. Du! So jemanden wie dich verputzt der Kerl zum Frühstück. Aber gut. Wenn du gerne aufs Maul bekommst, ich werde dich nicht daran hindern. Solltest du es wieder erwarten, doch schaffen, ihn zurück zur Arbeit zu bewegen, bekommst du von mir eine großzügige Belohnung. Was ist das Problem mit Mattis? Vor gut einem Jahr haben wir einen Zaun um die Ländereien gezogen, um lästige Viecher von unseren Feldern fernzuhalten. Insbesondere Feldräuber haben uns mehr und mehr zu schaffen gemacht. Damit sie nicht durch den Eingang kommen, hat Siegfried vor einiger Zeit Mattis ans Tor gestellt. Kurze Zeit ging das auch gut. Doch vor einigen Tagen, als er mal wieder nicht aufgepasst hat, haben sich einige von diesen Viechern auf die Felder geschlichen. Nun zerstören sie unsere Ernte. Und keiner von den Leuten hier hat genug Eier in der Hose, ihnen den Garaus zu machen. Ich könnte mich um die Feldräuber kümmern. Das würdest du tun. Was hast du davon? Ich helfe gern. Das ist alles. Das mag ich nicht so recht glauben. Aber gut. Ich habe ja nichts zu verlieren. Wenn du den Weg in Richtung Tor gehst, findest du die Viecher auf dem rechten Feld. Vielleicht kann sich Mattis dann ja ausnahmsweise bemühen, dir zu helfen. Aber das glaube ich nicht. Also mich hat Mattis angehalten, als ich die Ländereien betrat. Ha! Das glaube ich nicht. Und selbst wenn, kann das seine anderen Fehler nicht wieder gut machen. Die Feldräuber werden dir keine Sorgen mehr bereiten. Hast du sie alle zur Strecke gebracht? Ja, das habe ich. Sie sind mausetot. Das ist gut. Eine Sorge weniger. Hat Mattis dir geholfen? Nein, hat er nicht. Das wundert mich nicht. Dieser nichtsnutzige Mistkerl.
Wenn er nicht der Neffe von Siegfried wäre, hätte ich ihn schon längst vom Hof geprügelt. No tak się akurat oczywiście złożyło, że te polne bestie, które były na polu, już zostały przez nas zlikwidowane, jak tutaj wchodziliśmy na tą farmę, bo tak właśnie myślano, że będzie jakieś zadanie z tym. Teraz w takim razie musimy tego Gregora znaleźć. On powinien być w polu gdzieś, chociaż niekoniecznie. Właśnie. Powinien być w polu, ale go nie ma w polu, na polu, bo nie pracuje i się opierdziela. Więc ciekawe, czy będziemy w stanie go pokonać dość szybko, czy jednak będzie jakiś tam problem delikatny? Zobaczymy. Ich bin neu hier. Verzieh dich, du Wurst. Solltest du nicht eigentlich auf dem Feld sein und arbeiten? Ich wüsste nicht, dass dich das was angeht. Also verpfeif dich, bevor ich dir aufs Maul haue. Der Einzige, der hier aufs Maul bekommt, bist du. Also, letzte Chance. Entweder du schwingst deinen Hintern zurück aufs Feld oder ich zieh dir die Ohren lang. Du willst mir eine reinhauen? Das ist der beste Witz, den ich jemals gehört habe. Aber wie du willst. Komm her, Kleiner. Nie będę mu nic dawał, bo tam mieliśmy w ogóle opcję dania mu niby czegoś. Aha, dlaczego się na mnie rzucił tamten drugi, nie wiem. Może na Gregora. Dania niby czegoś, ale nie wiem, czy by to podziałało. Aha, czyli na mnie się ten robotnik niby rzuca, tak? No dobra, hopie. Mam nadzieję, że nie będą źli. No ale się w sumie on sam na nas rzucił. Co ja tu mogłem zrobić więcej? W ogóle kolejny poziom. Więc po prostu niech pracuje. Nie będę mu właśnie nic dawał, jak już na początku mówiłem. Bo coś tu jednak jest, co nie? Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Po prostu idź pracuj. Wirst du jetzt gefälligst wieder an die Arbeit gehen oder muss ich dich nochmal verprügeln? Ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. Hey Mann! Aber bitte nicht. Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Ist der dämlich. Bei so viel Schadenfrohheit rüttelst du ganz schön am Ohrfeigenbaum, mein Freund. Ich hab nichts gesehen. Wirklich nicht. No, no i jest porządek. W takim razie fajnie, że nam też poziom wleciał, bo będziemy to oczywiście chcieli przeznaczyć na broń jednoręczną, bo tej siły dość okej nawet mamy. Te hity ogólnie nasze są dość fajne, ale no właśnie ta jedna ręka jakieś 50-60% by się przydała. Już zaczęliśmy właśnie w nią tam trochę tych punktów dawać, także to się nam przyda na pewno. Gregor arbeitet wieder. Wirklich? Wie hast du das denn geschafft? Nun ja, sagen wir es mal so. Meine Argumente waren schlagkräftiger als seine. Du erstaunst mich, Kleiner. Du erstaunst mich wirklich. Hier, deine Belohnung hast du dir wirklich verdient. No i fajnie. Dwa problemy zostały jak na razie rozwiązane, jeżeli chodzi o ten odcinek. Co teraz w takim razie? Z Ulfertem rozmawialiśmy, on nam pomógł dojść do tej jaskini i znaleźć ten przełącznik z poprzedniego odcinka, także tutaj tak naprawdę mamy już to ogarnięte. No wydaje mi się, że chyba tutaj jeszcze tylko te zadanie właśnie z Brunhildą zostało i z Siegfriedem. Także będzie trzeba naprawdę, jak już mówiłem, odpytać po prostu w mieście. Czy w jednym, tym głównym mieście, czy tam po prostu w mieście portowym. Bo innych jak na razie pomysłów w sumie nie mam, no i chyba to wszystko tutaj tak to będzie, nie? Tutaj sobie śpią w nocy. Tym więcej coś mamy. Nic nie mamy. W ogóle to jest chyba twarz. O kurde, jak on się nazywał. W Gothiku 2, jak zaczynamy, też jest właśnie ten pasterz. Nie pamiętam. No na farbie Lobarta, wiecie o co chodzi, nie? Ten, który owieczki pilnuje. Jego ze startu, powiedzmy, jakby tam od razu przy farmie widzimy pierwszego, nie? Marek. Nic? Liza. O, coś tutaj będzie. Was macht die Feldarbeit? Sie ist anstrengend. Anstrengend. Aber dank dir arbeitet Gregor zumindest wieder und es ist nicht ganz so viel Arbeit. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist lieb von dir, aber momentan komme ich ganz gut zurecht. W takim razie lecimy dalej. Erthard. Was macht die Kunst? Arbeiten, musizieren, schlafen, Erhard, sorry. Arbeiten, musizieren, arbeiten, schlafen, musizieren. Es ist jeden Tag das Gleiche. Aber was soll's, anderen geht es schlechter und die wenigsten haben eine so tolle Frau wie ich. Wer ist denn deine Frau?
Maria, sie arbeitet wie ich schon seit Jahren hier auf Siegfrieds Feldern. Irgendwann haben wir uns dann ineinander verliebt und kurz darauf geheiratet. Auch wenn wir uns bislang noch keine eigene Hütte leisten konnten, sind wir doch froh, einander zu haben. Wer bist du? Ich bin Maria, die Ehefrau von Erhard. Mein halbes Leben lang arbeite ich schon auf den Feldern hier. Vor einigen Jahren haben Erhard und ich uns dann ineinander verliebt und kurz darauf geheiratet. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir eines Tages genug Geld für eine eigene kleine Hütte oder zumindest eine Wohnung haben. Dobra, no to jest ten Gregor, także tutaj już mamy jak na razie wszystko. No i tylko będzie trzeba podpytać kogoś, żeby temu Siegfriedowi właśnie pomóc, nie? Na stałe? Nie na stałe. Myślałem, że na stałe dostaliśmy, tak wiecie, może jednorazowo, ale nie. Szkoda. No dobra, w takim razie najpierw pobiegnijmy sobie do tego miasta największego. No ja nazywam w sumie to miasto głównym. A następnie, jeżeli tam nic, nikogo nie znajdziemy odpowiedniego do pomocy Siegfriedowi, to następnie właśnie sobie sprawdzimy w mieście portowym, podpytamy tamtych magów, nie? Chociaż mam wrażenie, że tutaj w tym mieście głównym tym Marius? Markus? Jakoś tak? Albo to imię. To on powinien właśnie pomóc mi z tym. Także pobiegniemy, zapytamy. I jak na razie to w sumie dość fajnie idzie. Takie w sumie zadania jak na razie, no, poboczne robimy, co nie? Ale też potrzebne. I tak jak właśnie mówiłem, trzeba będzie tutaj coraz częściej zahaczać sobie potwory, bo potrzebujemy tego expa po prostu bardzo. Oj, tutaj mamy w ogóle, o kurde, ile tu rzeczy. Łuk jesionowy, chyba też eliksir zręczności wpadł, skórzany woreczek. Strzały, strzały i strzały. Tutaj 25 zł. Kamienie runiczne, już czwarty nam w ogóle wleciał. Też ciekawy. Pierścień na manę 5. W ogóle to też na zręczność dostaliśmy. Możemy w sumie sobie założyć taki też. Żadnego innego też tak to poza tym na manę nie mamy. Tutaj jest ścieżka do tej twierdzy też. Ale jak na razie to chcę zostawić, żeby sobie po prostu zakończyć tam wątek na ten farmie cały i żeby tam już był porządek, co nie? A i w sumie byliśmy w tej jaskini, gdzie był cieniosfór i tam trzeba było bryłki rudy znaleźć. My tego cieniosfora zostawiliśmy ogólnie, ale bryłki wzięliśmy, więc powinniśmy chyba mieć normalnie już teraz tutaj do wykonania to zadanie, no bo jakby na cieniosforze nie bardzo zależało mu, tylko po prostu na bryłkach. A tego cieniosfora można później oczywiście tam pokonać, nie? No bo był na początku trochę problem z nim. Tatsächlich Erz gefunden. Sehr gut. Ich zahle dir für jeden Brocken 50 Goldstücke. I on jakby tak nieskończoną ilość tego bierze, czy jak to wygląda? Zadanie jakby jest i ono jest już wykonane. Tak, ono jest jakby wykonane i tych bryłek mamy ile? 8. Wszystko mi zabierze z EQ od razu? Aha, pojedynczo sprzedajemy. 4 na przykład tak sprzedałem, okej, okay, czyli fajny w sumie sposób na zarobek, tylko nie wiem, ile tych bryłek ogarniemy. No i też dla siebie może trochę tak zostawmy, bo nie wiadomo, czy nie będą potrzebne kiedyś tam może, nie? Aha, ona też jest w stanie, znaczy może mogłaby być w stanie pomóc temu farmerowi właśnie. Tak, bo oni tutaj coś tam z ziołami i tak dalej działają. Fajnie, że akurat sprawdziłem ją. Wirklich? Das ist bedauernswert. Er ist ein guter Mann. Was fehlt ihm denn? Er kann kaum sprechen und ist an sein Bett gefesselt. Mehr weiß ich leider nicht. Hm, vielleicht kann ihm der Trank, den ich kürzlich gebraut habe, helfen. Hier, nimm ihn und gib ihn Siegfried. Ich hoffe wirklich, er wird ihm helfen. Czyli jednak to był mylny trop, jeżeli chodzi o dopytanie maga na temat tego, na temat tej choroby Siegfrieda, ale w sumie okej, okay, no dobrze się w sumie okazało, że tam zagadałem do niej, co nie? Także nawet w sumie to powinno się od razu, myślę, że udać, bo dostaliśmy jakieś tam lekarstwo, także
jeżeli to zrobimy, to już będzie tak to porządek na tej farmie. Chyba myślę, że moglibyśmy sobie tu pozabierać te rzeczy, nie? Stąd. Im się tak zbytnio to może za bardzo właśnie nie przydaje, a nam może jednak się bardziej przydać, jak podróżujemy, jakieś żarcie i tak dalej. W ogóle dostaliśmy gulasz na parze, na stałe, stroje farmera. Ostatnio mieliśmy właśnie takie jedno zadanie, żeby dać komuś jakieś ubranie. Fajnie, że się okazało, że akurat jakieś tam mieliśmy. Tak, pozabierać trzeba to wszystko tutaj, bo... Kurde! Ten zobaczył. Dobrze, że zapis zrobiłem. Czyli... Tak, tam nawet widziałem, że na pomarańczowo to było podświetlone. Tylko po prostu jakoś tak z automatu nacisnąłem i nie zatrzymałem tego podniesienia. Ale to jakby, co jest na zewnątrz, albo możemy wziąć, albo po prostu przez to drzewo tego nie widzi, że my to bierzemy, nie? No dobra, spoko. A, teraz jest na biało. Ten miód. A, jakby jesteśmy na zewnątrz, to jest na biało, w środku to jesteś... Jest to na... pomarańczowo. To raczej mogę. Pas siły. Zobaczcie, jak to się opłaca. Brać te przedmioty. Mamy ogólnie na... obronę tam przed bronią, strzałami. Myślę, że na siły będzie lepszą sprawą. Tu też tak za bardzo nie możemy, bo ktoś nas niby widzi. Ej, tu ktoś jest? Tu ktoś stoi? Ten dywan jest taki. Nie, chyba ten dywan jest taki, że jakaś tam kolizja delikatna była z nim. Eleanor gab mir einen starken Heiltrank. Wenn du meinst, dass das helfen kann, ein Versuch ist es zumindest wert. Ale zagadać do niego możemy od razu, nie? A, ja myślałem, że ona mu tą miksturę da. A my to robimy, okej. Okay. Siegfried? Kannst du mich hören? Nimm diesen Trank, er wird dir helfen. Geht es dir besser? Danke, ich fühle mich bereits etwas besser. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Lass dir von meiner Frau eine Belohnung geben. Das ist das Mindeste, was ich dir schulde. Was hast du jetzt vor? Es wird Zeit, dass ich mich wieder um meinen Hof kümmere. Mal schauen, ob Wilhelmus in der Zeit alles im Griff hatte. Oder ob ich den Laden von Grund auf sanieren muss. Es gab ein paar Probleme mit Feldräubern auf den Feldern. Feldräuber? Wie zur Hölle sind sie auf meine Felder gekommen? Wir haben doch extra einen Zaun um die Ländereien gezogen, um sowas zu verhindern. Mathis wird einiges zu erklären haben. Ein paar Banditen haben sich in der Höhle nahe des Hofes breit gemacht. Banditen? Das ist nicht gut. Ich kann kaum glauben, was hier alles während meiner Krankheit passiert ist. Mathis wird einiges zu erklären haben. Es ist sehr gut möglich, dass sie über Teleportsteine in die Höhle gelangt sind. Teleportsteine, sagst du? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir werden die Höhle auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Gregor scheint es mit Arbeit nicht so genau genommen zu haben. Was? Was soll das heißen? Sag nicht, er ist während meiner Krankheit nicht auf den Feldern gewesen. Doch, genau so ist es. Das darf doch wohl nicht sein. Was fällt ihm ein? Arbeitet er nun denn wenigstens wieder? Ja, ich habe ihn überredet. Gut, ich werde dennoch ein ernstes Wörtchen mit ihm reden müssen. Wilhelmus hatte mächtig Probleme mit Mathis. Ja, das kann ich mir vorstellen. Pflichtbewusstsein bedeutet ihm nicht viel. Aber er ist nun mal mein Neffe. Ich habe ihn aufgenommen, nachdem seine Eltern starben. Und ich werde ihm auch weiterhin Arbeit und Obdach geben. Fajnie, jeszcze sporo expa tutaj dostaliśmy za to, że poinformowaliśmy go o tym, co tutaj się w ogóle działo, co zrobiliśmy i tak dalej. I to jest farma właśnie Siegfrieda, a nie Will... Heima, czy jak on tam miał? Bo pomyliłem się właśnie też w tytule w poprzednim odcinku, bo widzę, tu taki gościu stoi, nie? Pewnie to jest... właściciel tej ziemi, a tu się okazuje, że to jest Siegfrieda. Więc będę musiał też, znaczy, w sumie zmieniłem już właśnie przed chwilą podczas tej rozmowy nazwę poprzedniego odcinka. I teraz już wszystko jest wiadome. Danke dir. Danke, mein Sohn. Ich weiß gar nicht, wie wir das wieder gut machen können. Hier, nimm dieses Gold. Unser ewiger Dank ist dir gewiss. Kann ich noch was für dich tun? Du hast schon sehr viel für uns getan.
Aber wenn du dir noch ein paar Münzen verdienen möchtest, könntest du unseren Arbeitern was Gutes tun. So wie ich Wilhelmus kenne, sind sie unter seiner Riege zu kurz gekommen. Hier hast du den Schlüssel für die Truhe in der Küche. In ihr befinden sich Schafswürste und Wasserflaschen. Bring jedem Arbeiter und jeder Arbeiterin eine Wurst und ein Wasser. Falls was überbleibt, kannst du es gerne behalten. Dobra, fajnie. Wilhelmusa. Farma Wilhelmusa, tak właśnie napisałem. Więc idziemy w takim razie teraz. To jedzonko porozdajemy i dopiero wtedy 12-12, dopiero wtedy właśnie myślę, że będziemy mieli spokój już. Znaczy spokój, no po prostu będziemy mieli ogarniętą tą już farmę, nie? Także dobra, w ogóle czy można poinformować Wilhelmusa o tym, że pomogliśmy Siegfriedowi? Nie, tutaj nic więcej się jakby nie pojawia. No dobra. Mam nadzieję, że nie ominę nikogo. Dobra, tutaj myślę, że nawet nie ma sensu tego słuchać, oczywiście będziemy to przeklikiwać. Dobrze, na szczęście, że nie ma tego, że oni sobie tutaj przy nas jedzą i dopiero wtedy jakby nam kończy się rozmowa po tej animacji, bo to by nas oczywiście tutaj trochę po prostu zatrzymywało. Tak było właśnie w Gothic 2 prawdopodobnie, gdzie w klasztorze byliśmy i też właśnie tam kiełbachę rozdawaliśmy. Tutaj akurat razy z wodą, ale było tak, że oni tam, wiecie, zjedli i dopiero wtedy jakby nam ta rozmowa się kończyła i na tym po prostu jakby ten czas nam schodził przy każdej osobie dosłownie. Było to po prostu trochę takie denerwujące. A tutaj jak tego nie ma, to jest po prostu git. Właściwie nie zasłużyłeś na posiłek. Nie wiem, czy chcę mu to mówić, ale możemy zobaczyć, co się stanie. Du dich benommen hast, hast du eigentlich gar kein Essen verdient. Da hast du recht. Aber bitte nicht schlagen, bitte. Hier, nimm. Nimm. Weißt du was? Behalte es. Oh, du bist wirklich großzügig. Danke, vielen Dank. Nie no, nie będziemy mu zabierać jedzenia, no bez przesady. Poszedł tym bardziej pracować ten. No dobra, fajnie. Tutaj jeszcze nie zapominajmy o Matisie. Spoko, spoko. Czyli jeżeli chodzi o pole, to jest już to załatwione. Jeszcze idziemy do Pawła. I chyba to by było w sumie na tyle. 4 by nam zostało. No tam mówiło ogólnie, że jeżeli nam coś zostanie, to żebyśmy sobie wzięli. Ale raczej chyba to powinno być wszystko. Zobaczmy właśnie, czy się u niej to pojawiło. Coś tam. Ich habe alles verteilt. Du kommst einfach so auf unseren Hof und hilfst uns, wo du kannst. Du bist wirklich ein außergewöhnlicher Mann. No i fajnie, dobra. No jeszcze jednak tutaj wychodzi na to, że sporo czasu poświęciliśmy na jakieś tam zadania na tej farmie, ale no dobra, teraz powinniśmy mieć już chyba, myślę, że wszystko tutaj zrobione, załatwione. Nic się nowego tutaj nie pojawiło, nic. No dobra, w takim razie jeszcze ciekawi mnie po prostu to, czy będziemy w stanie ten klucz w ogóle tutaj odnaleźć do tego grobu. I nie, i tutaj się pomyliłem. To nie były te groby z nazwiskiem Siegfried, tylko jakieś inne. Dobra, no po prostu mi się pomieszało, bo przedtem właśnie tak mówiłem, że miałem takie wrażenie. No to w sumie, co teraz? Spotkałem w jaskini w pobliżu plaży pirata imieniem Francis. Czeka na to, aż jego załoga po niego przyjdzie. No dobra, no mamy to zadanie. Ja przy wejściu przywitał straży okrzykiem za króla, dlatego nie pozwolili mu wejść. Powinienem znaleźć jakiś sposób, aby mógł wejść do miasta. Tylko byśmy musieli raczej pogadać tam z kimś wyżej postawionym w mieście, a my tam jeszcze wejść nie możemy po prostu. Nie możemy porozmawiać sobie z tym jakimś tam dowódcą tego miasta, czy kimkolwiek. Więc to chyba też jak na razie musi poczekać. Tak samo jak i to zadanie z Francisem, tak mi się wydaje. Niby można by było wrócić do głównego miasta, jeżeli tu nic nie będzie i w mieście portowym, to myślę, że moglibyśmy się do tej twierdzy może wybrać i tam coś tam ogarniemy więcej. Tak myślę, nie? Ale w ogóle tutaj jeszcze nie rozmawialiśmy na przykład z Miką, że to będzie jakieś zadanie. Ich passe auf, dass die Sträflinge keinen Mist bauen oder auf dumme Gedanken kommen. No dobra, no niby nic tu nie ma.
Was hast du angestellt? Ich hab dem alten Bauern ein paar Schafglocken gestohlen. Nichts, wofür man in den Knast wandern sollte. Das kann ich nicht so recht glauben. Na gut. Vielleicht hingen die Schafe noch dran, als ich die Glocken gestohlen habe. No tak, to już trochę zmienia postać rzeczy tak naprawdę. Du hast es also geschafft, was? Bin gespannt, wann die Mistkerle mich endlich laufen lassen. Und weswegen hat man dich eingebuchtet? Ich habe diesem hochnässigen Arschloch Valentin ordentlich die Fresse poliert. Irgendwann konnte ich sein großkotziges Gehabe nicht mehr hören und mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Auch wenn man mich deswegen ordentlich verknackt hat, bereue ich nicht, was ich getan habe. No Valentin taki jest. No Valentin, w sumie Valentino. Taki jest, więc najlepiej go po prostu omijać, bo my też prawie to zrobiliśmy i prawie też go obiliśmy. Dobra, jeżeli chodzi o te miejsca, tutaj raczej nic nie ma. Może zobaczmy jeszcze, bo tak przebiegałem, a nie sprawdziłem, czy będzie można poinformować tą kobietę o tym, że to lekarstwo po prostu pomogło, nie? Nie, nie możemy jej o tym poinformować. U Jana nic, u Jorgena też nic nowego. Ciemno się zrobiło, ale to spoko, bo i tak wracamy do miasta. Kurde, te cholerne płotki. Zahaczam o nie ciągle. No i co tutaj? Co byśmy jeszcze tu mogli w ogóle wykminić? Jakiekolwiek zadanie byśmy dostali? A, tutaj jeszcze mamy tym mężem. Bardzo zazdrosnym mężem. Jakąś tam wzmiankę. Ten Mann immer so schnell eifersüchtig. Denk dir nichts dabei. Gilbert ist ein alter Neidhammel. Früher war er nicht so schlimm, aber in letzter Zeit ist es regelrecht ausgeartet. Ich werde wohl noch mal ein Wörtchen mit ihm reden müssen. Geh ihm besser erstmal aus dem Weg. Hey, du. Na teraz sobie rozmawia z Valentinem. Gilbert też się pewnie denerwuje. Ich hörte, du hast neulich aufs Maul bekommen. Wer bitte schön erzählt denn so einen Blödsinn? Ist doch egal. Wer auch immer es sein mag, scheint nicht zu wissen, dass ich unbesiegbar bin. Niepokonany, chłopie. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hey, do czasu. Komm her. Willst du dir ein paar Drittel nicht so weitergehen? Alles klar. Kogo man zabić? Wen soll ich umbringen? Bei Innos. Umbringen sollst du niemanden. Ein guter Freund von mir ist. Glaubst du wirklich? Ja. Wegen einer unliebsamen Person im Knast. Ich denke, du weißt, wen ich mit unliebsamer Person meine. Willst du das im Ernst? Ich nehme an, du meinst no Valentin. Psst, nicht so laut. Ja, das hab ich auch gesagt. Also, bist du dabei? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Gut. Hör mir zu. Das hätte ich dir vorher Ich will, dass du Valentin ordentlich die Visage polierst. Aber sei vorsichtig. Wenn du ihn hier in der Stadt angreifst, hast du direkt die Stadtwache am Hals. Locke ihn am besten unter einem Vorwand aus der Stadt. Das sind doch alles nur Gerüchte. Und mach es dort. Ich würde es ja selbst tun. Alles klar, so machen wir das in Zukunft. Aber im Gegensatz zu dir kennt doch hier schon jeder. Außerdem bin ich nicht stark genug für sowas. Da springt für mich dabei raus. Um eine Belohnung musst du dir keine Gedanken zu machen. Sie wird großzügig ausfallen. Glaub mir. Trochę ryzykowne i bardzo w sumie zachęcające. Można by było spróbować. Jeżeli będzie to poza miastem, nie będzie żadnych świadków, mogłoby to się dobrze udać. Komm schnell mit, es ist wichtig. Ach ja, was kann schon wichtiger sein als meine Ruhe? Und vor allem, was soll wichtiger sein als ich? To, że zaraz obiję mu mordę, no to raczej no, nie wypali. Chyba, żebyśmy go w sumie mogli sprowokować i tutaj jeszcze nie wstrzymać walki. Niby by nas gonił i byśmy dopiero wybiegli za miasto. To okej, okay, ale nie wiem. Przed bramą do miasta ktoś wołał pomoc. Wątpię, że on będzie w stanie, że on będzie chciał pomóc. I prędzej byśmy my woleli zawołać strażników, więc myślę, że w to nie uwierzy. Jakaś piękna kobieta cię szuka. Eine schöne Frau sucht dich. Viele schöne Frauen suchen mich. Wer ist sie? Keine Ahnung, ich bin ihr zufällig begegnet. Sie sagte mir, sie suche einen Valentin. Die Wachen haben sie aus irgendeinem Grund nicht in die Stadt gelassen. Nun wartet sie auf den ungenutzten Feld auf dich. Tja, das wundert mich nicht. Jeder will den schönen, intelligenten Valentin kennenlernen. Ich werde direkt zu ihr gehen. Dobra, to się może udać. To się może udać. Któż by się spodziewał, że
o takie coś będzie chętny, nie? To musimy poczekać, aż on się właśnie w odpowiednim jakimś miejscu zatrzyma. Fajnie, że akurat jest też ciemno. Tym bardziej nikt raczej nie powinien nas zobaczyć. No, ciemno, dość ciemno, nie? Taka jeszcze 20, ale chociaż nie wiem, czy się już ciemniej zrobi. Mniejsza. No dobra, jesteśmy. Zobaczmy. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist wer? Jetzt tu nicht so. Wo ist die schöne Frau, von der du gesprochen hast? Es gibt keine schöne Frau. Das war nur ein Vorwand, dich aus der Stadt zu locken. Nun sind wir ganz ungestört und ich kann dir in aller Ruhe deine Visage polieren. Du bist ein Komiker, was? Na warte, dir werde ich zeigen. Na warte, du... No zobaczymy, czy jesteś niepokonany. No zobaczymy właśnie. 130 skryta, wow. Elegancko. Nawet nie ma się czego bać tutaj, no ale w sumie dobrze, że nie ucieka przed nami, czy coś, nie? No i teraz bez świadków, bez jakichkolwiek dowodów, no chyba, że ma jakieś dojścia i mnie zamkną. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du von mir? Dass du dich anderen Leuten gegenüber in Zukunft nicht so arrogant aufführst. Ja, ja. Du wirst schon sehen, was du davon hast, du Mistkerl. No właśnie, on ma plecy, także tutaj, kurde, nawet bez świadków, nawet bez dowodów może się coś złego stać. No i co, my go niby obiliśmy, ale co to dało? Czy on faktycznie... Czy to faktycznie coś pomoże? Da bin ich wieder. Und? Hast du ihm kräftig eine verpasst? Und wie? Er war plötzlich ganz schön kleinlaut. Das ist gut. Das hat dieses Schwein wirklich verdient. Hier, das Gold hast du dir verdient, Mann. Wer ist dein Freund, der wegen Valentin im Knast sitzt? Ori. Er hat Valentin vor ein paar Wochen ordentlich eine verpasst. Der hat geheult wie ein Mädchen. Und ist sofort zum Richter gegangen, um zu petzen. Er und der Richter sind Busenfreunde. Seitdem der Bürgermeister unter Hausarrest gestellt wurde, ist der Richter der mächtigste Mann hier in der Stadt. Der Bürgermeister steht unter Hausarrest? Tja, wusstest du das noch nicht? Sein Name ist Karisian. Ihm gehört die Wohnung hier, über meiner Schenkel. Die genauen Ursachen kenne ich nicht. Ich vermute aber, dass auch das mit der Sinneswandlung unseres Grafen zusammenhängt. Vielleicht weiß Knut mehr darüber. Er und Karisian haben sich oft miteinander unterhalten. No to w takim razie trzeba będzie tego Knuta oczywiście tutaj dopytać na ten temat, ale myślę, że na tym sobie to możemy skończyć i jakoś nam tutaj to wszystko idzie, dość przyjemnie się gra. Fajne ogólnie tereny, fajne te miasta, także jest okej. Nawet możecie sobie zagrać naprawdę przyjemnie. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.